chciałeś? Wiesz co, tak sobie teraz siedziałem przy komputerze i patrzyłem, jakie ty masz odcinki. Ty nagrywałaś room tour swojego pokoju? Pokazywałaś się widzą? No wiesz co, nie przypomina mi się. Miałam room tour hotelów, jak byliśmy na wakacjach. Ale mi się nie przypomina, żebym nagrywała mój pokój. Mi też się nie przypomina, żebyś ty nagrywała room tour. Bynajmniej tutaj u siebie w pokoju, bo w hotelach nagrywałaś, fakt. No to, ale czy się opłaca robić ten room tour? Jak i tak za 2 miesiące się przeprowadzamy. No niby faktycznie, ale to w sumie za 2 miesiące nagrasz drugi odcinek. No dobrze, no to chodźcie kochani, oprowadzę was po moim pokoju. Jak widzicie, tutaj jest łóżko, mam różowe i miętowe takie poduszeczki. Mam takiego fajnego stworka niebieskiego i taką poduszkę emoji. Tutaj mam takie, jeszcze taką poduszkę, która się zmienia, serduszko. Mogę? Tak, fajna jest. Którą kupiłam w Anglii, pamiętam. Ona mi się spodobała, więc ją kupiłam. Teraz jak byliśmy na komunii? Tak, właśnie to było wtedy. I tutaj takiego misia. Bardzo fajny on jest. Pamiętam, że miałam takiego, ale takiego małego. Tutaj jest właśnie, mam okienko. I tutaj mam książki. To jest moja lektura. To jest Klątwa 9 urodzin. I tutaj mam Chłopiec z burzy. Jeszcze sami sobie lubię poczytać. Obok mam jeszcze właśnie taką świeczkę. Zobaczcie, ona tak ślicznie pachnie. No chyba widzowie nie zobaczą ani nie poczują. Także... Ale prawdziwym ananasem, naprawdę. Pokaż? No, prawdziwym. Aha. No, ja sobie właśnie lubię podpalać świeczki. Tutaj mam takie drzewko, one było na Wielkanoc. Fajne kolorki. Takie jajeczka. I pasują właśnie do pokoju. Taką muszlę, co pamiętam, było... O, słuchajcie, chyba szum. No, pamiętam, że właśnie to co szumi. Przyłóż do kamery, ciekawe, czy poczują ten szum. O, słyszycie? Bądź gitara. Właśnie tutaj mam takie aniołki, tu jest takie drzewo i tutaj mam bransoletki, słuchajcie, jakieś naszyjniki, kolczyczki też mam takie ładne. Tutaj mam swoje okularki. A pokażę jak wyglądasz w okularkach? Okej. Okay. Pewno widzowie by chcieli zobaczyć, ale super. Kiedyś chyba w jakimś odcinku byłam. Ja, tak. Aha. Okej. Okay. Piszcie w komentarzach, czy ładnie mi się podoba, a w okularkach bardzo ładnie. Tak. Okej, to piszcie, jak lepiej. W społeczności oczywiście, zakładcie społeczność. Tak. Tutaj mam takie chusteczki w razie czego. Taką właśnie z Lalali, takiego kotka, puszka. I za nim jest prawdziwy puszek. To zdjęcie było robione jak miał jakieś 5 miesięcy, a teraz ma z 10 miesięcy coś koło tego. Tutaj mam 2 gitary. Tą gitarę dostałam chyba na święta, pamiętam jak byłam trochę taka mała właśnie. I sobie lubiłam na niej grać, a tą gitarę właśnie dziadek mi dał, bo dziadek mnie uczył właśnie grać na gitarze i ta ma właśnie lepsze dźwięki w ogóle, więc mi ją pożyczył. Okej, tutaj mam szafę. To dał czy pożyczył? No, na wieczne oddanie. Nie Aha. wiem, chyba na pożyczenie, ale takie kiedyś mi ale już długo oddam. Leży. Tak, już długo. Okej, tutaj mam szafę. Jak widzicie na górze szafy są świeżaki, słodziaki, inne misie, pieski. Tak. Wow. Okej, dużo ich tam jest. Już widzę, że chyba się raczej nie ławisz tak, co? Tak, ale one tak ładnie wyglądają, więc je na szafie tutaj położyłam, żeby każdy sobie zobaczyć. Tutaj mam ogromną szafę i mam 2 lusterka. Hejo! I tutaj są szaliki, czapki. I tutaj są skarpetki i bielizna. To już wam nie będę pokazywała, ale szafę mogę otworzyć. Tam. Mam tyle tutaj koszulek i wszystkiego. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. No, nawet porządek masz. No, nawet. Tutaj mam taką szafeczkę. O, tutaj jest Tomek. Tomek sobie siedzi. W kącie. Lala jest akurat... tam w szafce, to zaraz tam będziemy. Tutaj mam właśnie świeczki, mówiłam, że bardzo lubię sobie je podpalać. Ta przepięknie pachnie, truskaweczką. Ale to lepiej pachnie. A te są takie właśnie brokatowe. Też pachnące? No. Takie 3. I tutaj też jest taki słonik. Chciałam powiedzieć, że... szczęście. Chciałam powiedzieć, że to... Ale to jest świeczka też? Tak, świeczka, patrz, no, świeczka chyba, tak. I tutaj mam pilot do telewizora. I tutaj mam dwie szafeczki. W pierwszej mam takie rzeczy do szkoły, różne piórniki, moje książki, wszystkie, a tutaj mam zeszyty. Tak, więc to tutaj jest tyle. O, tu jeszcze mam takie słuchawki. I to jest właśnie do mojej tam ścianki, tam gdzie sobie powieszam nad łóżkiem. Oto tutaj właśnie moje rysunki niektóre, kalendarz. I tutaj mam odznakę, w sumie nie jakby YouTube'a, ale YouTube'a, którą mi dała na urodziny Gabrysia. A prawdziwą też masz? No też mam. Ale postanowiłam, że teraz już nie będę tutaj powieszała, tylko w nowym pokoju, jak będę. To a zrobisz odcinek z nowego pokoju? To właśnie miałam to powiedzieć, że będzie room tour na pewno. Okej, trzymamy cię za słowo. Tak, trzymamy cię. Na dole też jest szafeczka. I tutaj mam, słuchajcie, jak była mała, to bardzo też lubiłam takie kolorowanki, przyklejanki. Tutaj mam właśnie dużo właśnie takich właśnie trochę kolorowanych, tutaj też do szkoły, skarbonka. Też coś pachnie w tej szafeczce. A te naklejki niby pachnące? Tak, pachnące one chyba kojarzę. O, i tak ładnie pachną. Jakieś piórniki też mam. Tak, cyrklej w ogóle. O, fidget spinner. Tak, leży na ziemi, bo mój kot się nim bawi. Pamiętacie fidget spinnera? I tylko usłyszy, o już idzie. O, chyba już nawet idzie, słuchajcie, puścimy kotka. No. Uwielbiam fidget spinnera. O, zobaczcie. On sobie to łapką zatrzymuje. Albo jak mu daje, no to on chce to ugryźć. Mogę? Nie chcę się bawić. Nie chcę się. Okej. Masz tutaj. Tutaj zakręcę. Tylko nie w zęby. O. Bo jak ci to pstryka w zęby, próbuje to ugryźć i dostaje tak mocno w zęby. O, tak, nagrywam cię, tak. Przywitać się musi. No, już się przywitałeś. Tutaj, dobra. Okej, kojarzę fidżę, fajna. Tutaj właśnie jest taka szafeczka i tutaj jest ogromny domek Barbie, słuchajcie. Tato sobie kręci fidżet spinnerem. Pokryć mi? No. Nie ma tych palców. No. Przepraszamy, że tata wszystko tutaj psuje. Na tym palcu. Słuchajcie, piszcie, czy jeszcze macie fidget spinnery. Ty miałeś dużo, ale ten się najlepiej chyba kręci. Tak, ten jest mój ulubiony. Ty miałeś takiego małego, niebieskiego, pamiętam. Ale parę razy mi spadł, już się słabo kręcił. Prawda? Jak tylko spadł, to się gorzej kręciły. Właśnie. I tutaj jest właśnie, jak mówiłam, ogromny domek Barbie. Tutaj jest właśnie taki... Bawicie się jeszcze tym domkiem? No, niezbyt, ale jest ogromny, ale jest zobaczcie. Ogromny, fajny, mam statek, mam tutaj, o, piesek wypadł. Właśnie. Akurat. Ja wiem, że tu miałeś jedną fajną rzecz, że coś się robiło i pikało, chyba piekarnik? Tak. Ale patrzcie tutaj. Prysznic. A w piekarnik chyba jeszcze, co? Ale muszę patelnię wziąć. Ale nie, czekaj, ona tu jest. O, jajko. Czekaj, to jest czajnik akurat. O, dobra. To są dwa, jest czajnik. Tak. Okej. Więc słuchajcie, to jest właśnie ten ogromny domek. I teraz... Ciekawe to. Oho. Ha? Już wyszedł. Co tu robisz? Dobrze, tutaj jest jego właśnie drapaczek. Tu ma zabawki, taki fotelik. Fajny. I tu co może wchodzi, zobaczcie. Ma pimpona. O, patrzcie, co on zrobił z tym. On tak się na to rzuca, słuchajcie. I tak się kręci. No właśnie. On się tak tym bawi jakby też. Tutaj masz statyw. Statyw, oświetlenie, taki softbox, żeby było Nikolę po prostu lepiej widać. Tak o, jak teraz. Teraz jest nawet za jasno, zobaczcie. O. Właśnie. Hejka. Tutaj za tobą są różne wieszaki i milion torebek. To jest milion. Już tu są właśnie te Nikoli wieszaki i różne torebki. Widać, że ona chyba lubi te torebki. Zakopanego pamiętam. Aha. Tą chyba samemu tutaj malowałaś troszeczkę. A tą pamiętam, a ja zawsze ma fajne kolory. Ja zawsze w tej chodzę. No, jeszcze lubię te zakładać. To jest trochę mniejsze, ale zakupiłam też Zakopane chyba. A tą dostałaś ostatnio chyba w Zakopanym. Z Brazionka. Aha, Braziomek, tak. Naprawdę bardzo fajna bajka. Tutaj jest biurko, ale tutaj jest właśnie i też koteł. Taki... Tak, on sobie cały. Tutaj są dorbało, bo ostatnio nagrywałaś na co? Tak, na TikToka możecie... Na TikToka. Właśnie jeszcze chyba nie wystawiłam, nie wiem, zobaczę. I tutaj jeszcze mi zostało bardzo i tutaj dużo. Jeszcze jest... Fingerlings, właśnie, taki unikon. Też fajne, nie? Bo co to powtarzało? Czy... Tak. Halo? Halo. Tutaj mój koteł. Zostawcie łapki w górę. Zostawcie łapki w górę. Słuchajcie, i tutaj... Tata! Parasolkę zrzuciłeś. Tutaj mam właśnie takie... Kolekcjonuję gazetkę Vito Team. O, teraz się będzie mówił cały czas. Tu jest jakiś tam któryś numer. Mam bardzo tego dużo, słuchajcie. Zbieram, o, to jest pierwszy numer, pamiętam. A będziesz 2 czerwca? Oczywiście, że będę 2 czerwca w Warszawie na spotkaniu. Tutaj mam karty. Do Warszawy na spotkanie. Tak. Karty. Ja sobie mogę włożyć. Także serdecznie zapraszamy, bo będzie można nas spotkać. Właśnie, jak ktoś też jedzie. VlogNikolTV i gramy. Tak. I Monia Game. I Monia Game. Okej, no to to sobie tutaj leży. Tutaj mam pastele i jakieś tam rzeczy. Lubisz rysować? Tak, bardzo. A masz jakieś rysunki? Tu? Aha, tylko tak. Nie, jeszcze miałam. Ale to gdzieś tam w blokach. Jeszcze na dole są bloki. O, teraz się kotek bawi ping-pongiem. Dobra, tutaj mam takie dużo pluszaków. Też to co chyba przesyłaliście, tak, nie? To jest Sebastian i Bella, chyba też małpka. Pszczółka. O, zaczarowany ołówek. Król Julian. Hej, zostawcie łapki w górę. No, Morris. Morris, ty niewdzięczniko. Tak, zawsze Król Julian żyje. Żyje. I tutaj mamy szafeczkę. I tu mamy różne rzeczy. Zacznijmy może od góry. Wow. Tutaj jest dużo gier. I wiecie co, kochani, napiszcie może. I którą najbardziej lubisz? Tutaj nie ma chyba. Ta Sing była fajna. Ja lubię Prawdę czy Fałsz. Prawdę czy Fałsz lubię. Przeczytałaś wszystkie te książki? Można tak powiedzieć. Mhm. I chodź tutaj na chwilę. Tortille, lalki Barbie. Ja tutaj ale chcę powiedzieć, że kochani, możecie pisać w komentarzach, znaczy na społecznościach właśnie, bo komentarze są wyłączone. Nie ma komentarzy, wyłączone, więc piszcie. To w społeczności wrzucimy twoje zdjęcie i tam mogą pisać widzowie w komentarzach. Właśnie, więc chciałam powiedzieć, że napiszcie, co najbardziej lubicie robić, czy tańczyć, czy na przykład bawić się lalkami, czy macie ulubioną zabawkę lub bawić się z kotem. Nagrywasz na TikToki. Który weszedł już na domek. O, to jest nasz właśnie... Tutaj o, lokator. I mnie tu łapą jeszcze ten aparat, no nie wierzę w niego. Co tam robisz? To jest jego domek. Boże, Lusi, dobra, kontynuujmy. Tutaj jak tata mówił są lalki, ustawiłam takie misie. Tutaj mam płyty. Filmy. Płyty bajki różne, raczej tak, w sumie. Bajki. Lalala. I tutaj mam taki zegarek, słuchajcie, mogę pokazać w sumie. Taki on jest różowy. Okej. Nie nosi zegarka? No, rzadko co. I tutaj chodzę w ogóle na krobatkę. To jest moja wstążka. I co wy robicie na tej krobatyce? Nie wiem, dużo mamy. Boże, dokąd patrzę. O, jest. Albo 8. O nie, bo kot się patrzy, szybko muszę schować. Daję ci, pokażę. No. Ty, nawet mi coś wyszło, zobacz. Brawo! Albo... Nadał mi się na akrobatykę? Może, ale chłopaków... Ciebie tam włożę. Ej, zobacz! Ale mi baluś, nie wiem, co tak robi. Pokaż. Aha. Nie, to... Tak, dobra, bo siebie. Kotkowi to się bardzo podoba. Bardzo. Słuchajcie, ja teraz to muszę złożyć, a dobra. Bo się... O, już atakuje. Nie! Się długo, znaczy nie, że długo, tylko że pewnie nie będzie ciekawiło, jak ja to składam. Nie, nie. Idziesz się bawić. Nie, nie ma. Nie ma dotykania. O, parasolka leży nadal, nie podniosę się, nie? No, to o, tutaj mamy właśnie różne LOL, tutaj jest, też jest tutaj. O, ty zdjęcie masz tutaj. O, mogę pokazać. Z mamą? To jest, była w Korfu. Z mamą. Grecja, tak? Tak, w korku. O, a tam Nikolajka była, zobaczcie, z babcią. Na wielbłądzie. Na cyrku akurat jestem na wielbłądzie tutaj. Jaka mała, zobaczcie, nie wiem czy widać, widać. Z babcią. Lole tak. Jakieś, tutaj, tak? O patrz, ręka minęka. O i flamingo mój, o kolejny Ferbi. Flamingo. I Ferbi, cześć. Akurat jest rozładowany. Ojej, weszłam pod brzuszko. To jest wszystko chyba. Więc kochani, jeśli wam się podobał ten odcineczek, koteł powie. Mają zostawić łapki? Chyba tak. Tak. I też możecie zasubować mój kanał. Klikacie też dzwoneczek obok, żeby być ze mną na bieżąco. I wchodźcie też na mojego Instagrama i na TikToka. Kochanie, się z wami żegnam. Papatki!